Chwała Bogu, witam Was wszystkich. Wspaniałości z nieba Wam życzę w tym nowym odcinku WZN. A właśnie do nakręcenia tego odcinka zachęciła mnie Biblia, a także pewne przemyślenia i historia, którą kiedyś przeżyłem. Otóż, kiedy w czasach młodości, miałem około 16-17 lat, przeżyłem taką historię. Wyprowadziliśmy się z miasta na wieś i nie miałem tam żadnych rówieśników. Kompletnie nowe miejsce zamieszkania. Wiadomo, młodzież się spotykała na podwórku, więc ja też wychodziłem, aby zapoznać się z różnymi ludźmi, z młodzieżą. Sam byłem młodzieżą wtedy, więc naturalne. Ale tam była taka sytuacja pewna, po jakimś czasie wyniknęła, że byliśmy zebrani w grupce, był tam jeden lider tej grupy, tak jakby taka osoba, która najbardziej tam no, chyba była szanowana i najbardziej respektowana była, o może tak powiem. No i pewnego momentu tak sobie siedzimy na tej wiosce i przejeżdżał motocykl główną ulicą i wjechał powoli w las. No i sytuacja wyglądała tak, że ten lider taki po kolei do nas jakby mówił i wskazywał palcem. Okej, ty jedziesz... Inaczej, ty będziesz trzymać motocykl. To był właściwie Simpson, to skuter. Te same modele, co jeździli właśnie ci ludzie tam z tych okolic. No i co się stało? Oni zapragnęli mieć taki sam motocykl, na części go wziąć. Zaplanowali skok na niego. A do rzeczy... Wyglądało to tak, że zaczął ten lider wskazywać. Ty odkręcasz mu lusterka, ty zajeżdżasz mu drogę, ty odkręcasz mu, już nie pamiętam co tam, kierunkowskazy, coś co tam by im się przydało po prostu do swoich motorków. No i tak wymienia, ja tak patrzę, co to się w ogóle dzieje, co to za ludzie. No i tak mówi ten lider, no jeszcze brakuje nam... osoby, która będzie trzymać ten motocykl, gdy my będziemy go tam obrabiać. No tak patrzy na mnie i wskazuje palcem na mnie i mówi, ty to zrobisz. Ty będziesz trzymać. Nie tak popatrzyłem, wstałem i powiedziałem, nie, nie zrobię tego. Odwróciłem się na pięcie i poszedłem w stronę domu. Już więcej się z nimi nie kontaktowałem. Ja jeszcze słyszałem tam po drodze, jak odchodziłem, wyzwiska, przekleństwa, tak, tchórz i to było jeszcze takie z takich najłagodniejszych określeń, ale się tym nie przejmowałem, po prostu odszedłem do domu. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, byłem zszokowany, no ale gdzieś miałem w sercu, chociaż byłem totalnie w świecie, młodzieniec i tak dalej, to jednak miałem gdzieś pewne granice, których nie powinienem, które wiedziałem, że nie przekroczę. To mi się właśnie wydawało już totalnym przegięciem, dlatego opuściłem tą grupę i się z nimi nie zadawałem. Bo ja poszedłem sobie do domu. Oni natomiast usiedli na swoje motorki i pojechali za tym człowiekiem, który wjechał do lasu. Przychodzi następny dzień. No i cała wieś już wie wszystko, co się stało. A co się stało? Otóż ten poszkodowany człowiek, na którego napadli, ta grupa napadła, zgłosił to na policję. Policja wszystkich wyłapała. Mało tego, chociaż tam mieli od 16 do 17 lat około, to już mieli wpis do kartoteki policyjnej jako zorganizowana grupa przestępcza. Także no niezbyt fajny start na początek. Natomiast mnie to ominęło, dlatego że w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili
Wiedziałem, jak się zachować, po prostu uciekać z takiego miejsca, uciekać od takich ludzi. I Słowo Boże również ostrzega nas, aby złego się nie dotykać, aby uciekać od takich ludzi. I właśnie gdy czytałem początek przypowieści Salomona, to bardzo mocno przypomniała mi się ta historia z dzieciństwa. I ona bardzo dobrze obrazuje tą sytuację, o której wam opowiedziałem. W przypowieści Salomona, pierwszy rozdział od 10 wersetu. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego, pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało, jak tych, którzy wstępują do otchłani. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. Lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa, bo oni czyhają raczej na własną krew, czatują na własne życie. Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk. Zgubi on tych, których pogoń za nim opanowała. I dokładnie tak się stało w tej historii. No, sprawiedliwość dosięgnęła. No, bardzo podobny jest ten werset, który właśnie ja przeżyłem w tej historii. Jest podobny do tej sytuacji, którą przeżyłem w tej historii. No, może z wyjątkiem tam przelania krwi, bo tego akurat nie było. Ale zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. No, bardzo, bardzo mi ten werset przypomniał tą historię, dlatego się z wami ją podzieliłem ku przestrodze, aby pamiętać, żeby uciekać od złego, nie łączyć się z takimi ludźmi w jakieś relacje. No po prostu tego się nie da połączyć. Ciemność z jasnością to jest zgrzyt. Zostańcie z Bogiem, życzę wam wspaniałości z nieba i do zobaczenia następny raz. Amen.